Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Świerczo, przed nami kolejny odcinek serii Heroes 5 PvP. Moim przeciwnikiem jest Goebbels. Dobra, przez chwilę myślałem, że mogę wykonać ruch, mimo że ruchu wykonać w takiej sytuacji nie powinienem, zanim przeciwnik go sobie wykona. Więc robimy tak. Co my mamy tu? Ostatnia bitwa była Akademią z Przystanią, poprzednia była Krasnoludami z Nekropolią. Czyli orka nie było już całkiem dawno. A tu mi sugeruje gierka, że ork to będzie tutaj dosyć. Że ork będzie często. Dobra, Akademia już była, to sobie dwóch gierek Akademią z rzędu nie grajmy. Infernem to bym nawet zagrał w tego elfa. Widzę, że eliminuje mi tych orków. To jest matchup, którego na tą chwilę nie chcę. Będę musiał się użerać z tymi piekielnymi ogniami, których po prostu, no nie pasuje mi to. Zwyczajnie mi to nie pasuje. I teraz mam możliwość sobie wybrać. No to w takim razie eliminujemy krasnoludy, bo ostatnio były. I mamy... No dobra, no tą gorszą parę. Akurat tego nie chciałem. Mam nadzieję, że mikrofon będzie dobrze w ogóle słyszalny, tak off-topując. Nie dałem mu tury. Serki. Bo ostatnio miałem problemy na streamie jakieś delikatne i... długo turkę dawałem. Irina kontra Garuna. Czyli tak, jego bohaterka od gryfów, moja bohaterka jest od tego, że za każdy zabity stack troszkę więcej będę miał ataku, plus 2. Dobra. Co my tutaj na tych ścieżkach mamy? Niestety wolumin, słabiutko i bardzo magiczna ta ścieżka, taka bym powiedział. Tutaj... to nie jest na mnie jakieś niezbędne. Te buty są zawsze fajne, ale tak poza tym to ta ścieżka mierna. To jest dobra ścieżka. Te 20% na odparcie zaklęcia plus 2 punkty życia. O kurde, fajna ścieżunia. Nawet mógłbym się skusić, żeby założyć to i dojść w drugie tempo do niego za te 4 stata. Nawet jestem w stanie to rozważyć. Są jeszcze te butki tutaj i ten szczęście, ale tu się pokrywają buty. Świetna ścieżka, bierzemy ją. Laskę Sar Isusa mam też ja, więc no dobra. A jaki bolid planujemy sobie zaplanować na tego człowieka? Skoro mamy te 20% na odbicie, które mi jeszcze poprzedniej gierce tym krasnoludem, oj mi nie oddawało, tak mi nie oddawało, że aż mi, kurczę, no, znaczy no, czy mi przegrało tę grę, no... Może jakby tam jakiś w ważnym momencie wpadło to odbicie zaklęcia, na przykład w tym pierwszym, to pewnie by mi wygrało. Natomiast mamy tak, orka. Jakie mamy krzyki? Jest bitewne zawołanie. Czyli tak naprawdę zrobić sobie rozbicie światełka. Rozbicie mroku z nakładaniem cierpienia, jeszcze dodatkowo z nakładaniem słabego cierpienia, chyba. Pytanie, czy to mi daje eksperta? Chyba nie, chyba to tak nie działa. Dwa rozbicia by sobie zagrał, defa z witalką, szczęściem, unikiem. No, i nawet się zmieści wszystko. Czyli tak, przystań się rusza, to cierpi. Przystań ma minus 20 do inicjatywy dla dwóch staków, które są dosyć irytujące. No, poza tym to mogę ja być bity, ale to sprawdźmy to. Zobaczymy, czy gamblowanie na dwa rozbicia w ogóle ma sens, czy nie. Bo na przykład jak będzie taczka, to oj. A ta czunia jest niewdzięczna, bardzo niewdzięczna. Przemyślmy to. Bitewne zawołanie. Duże jest prawdopodobieństwo na taczkę. Ale może być tak, że ja ją
że ja ją dam radę zniszczyć. Tylko wtedy ja gram bez sześciu. Wtedy ja gram tak naprawdę z samym defem i statami. A przeciwnik gra. A przeciwnik wtedy ma nadal atak po prostu i obronę. Nie rozbiję światła, to będę klepany. A jakby tak zrezygnował. Tu jest coś nie tak z tymi procentami. Będzie trzeba to poprawić. Zrezygnowałby z rozbicia światła i wziął na przykład ten atak z szałem. O. Nawet może być bez tego łucznictwa, chociaż wskazane by było. No. Dobra, potężny cios tak czy inaczej jest przewidziany w moim bolidzie. I nie będziemy brali eksperta, tylko tego. No i na razie rozbicie światła, w takim razie rezygnujemy. Krzyku nie. Poproszę o jakieś inne losowanie. Kurde. Ale tragedia. Krzyk. Dobra, jest atak. Bardzo zły początek miałem. To będzie bardzo ciężka gra. Ależ mnie tutaj kara po prostu za moje złe decyzje w trakcie bolidowania. Wyrzucamy to. Albo dobra, no to zostawmy już tak i sobie weźmy, nie wiem, defa z tym witalką w ten sposób chociaż. I zostawiamy w takim razie. A no, za dużo. Teraz za dużo. Siła ponad magią może się przydać. Aj nie, dobra. Losujemy sobie w dół w takim razie. To chwilę, zaraz się pozbędę tamtego. Trening głosu. I pozbywam się tego eksperta. Teraz pytanie, czy ja chcę mieć to przesuwanie, ale raczej tak. Raczej chcę móc modulować sobie ewentualne ruchy na polu bitwy i coś tam zgamblować. Dobra, no. Jest def. Lotny. Nie ma już miejsca na to rozbicie mroku. Po prostu potężny głos. Eksperckie. To bardzo. Bardzo jest dzisiaj, rzesz, aż mnie trochę gniecie to. Skoro w ogóle nie mam rozwiniętego tego ataku, to ten jakby potężny cios mi jest w ogóle zbędny, tak naprawdę w tym momencie. Powinienem go wyrzucić. I być może gamblować po artefakty, żeby statem go zaorać. Tak. Witalka. Witalka i po prostu 9542. No, nie wygląda to zbyt kolorowo. Czyli teraz co? Czy teraz się dla mnie liczy nadal ta ścieżka tak jak była wcześniej? Wydaje mi się, że już nie. Wydaje mi się, że nawet. No ale to co? Statu mi brakuje. 9542. Tutaj rekompensata szczęścia jest. Jest też atak. Jest witalka. Raz, dwa, trzy, cztery użyteczne arty i dwa w sprzedaż.
4 użyteczne arty, 2 w sprzedaż. Trzeba było klasycznie zagrać. Teraz się będę męczył, ale będzie wylew. Muszę tą zbrojkę, bo to jest rozbicie wszystkiego. Tak zwane. Rekompensata szczęścia, tak. Tak. Dobra, Goebbelsa nawet nie zobaczyłem, że go nie było, więc luz. Nie odbieramy sobie tej prędkości, jest 12,6. Źle. Niestety, ale co, no wiedza obrona? No wiedza obrona. Bo boję się, że nie dostanę tej wiedzy później. Nie zapowiada się to dobrze. Jeszcze raz to pokażmy na tym, na bolidzie. Czyli tak. 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 I ten ekspert krzyku, kurde, tylko po to, żeby, nie wiem, żeby naszałować te jednostki, przyspieszać je. Możliwe, że wezmę tego cyklopa po prostu, który jest spałą i... No. Cyklopa spałą i kto wie. A tak lepsze. To wszystko wklikałem tak jak trzeba? Chyba tak. No. Ojej, nie podobasz mi się. Ależ mi się nie podobasz. Nienawidzę takiej gamby. 3 do defa i jeszcze coś na głowę. Super. Tylko teraz tak, atak, obrona, morale. Czy... Czekaj, tu jest tarcza. Nie no. Jedno i drugie by się przydało wziąć. Dwadzieścia... 1000, 22000 będę miał. O nie, nie starczy. Nie starczy, dobra, starczy. 22000 starczy. Sprzedajemy. Muszę być uzbrojony, jakby. Jeżeli to będzie jakieś hipno. Co ten Goebbels? I przecież poszedł sobie. Wszystko gra. Niech tam mi nie... nie mąci. 14-12. Mam wypełnione... Wypełniony jestem artefaktami po brzegi i nadal to wygląda źle. 14-12. Wrogi bohater posiada ekspercki atak oraz nie posiada dowodzenia. Tragedia. Jedy, jak to w ogóle ma funkcjonować? Buty! Najlepsze losowanie ever! Dobra, to nie, tam kij. Ale to? To jest złoto po prostu. Ha! Ja pierdzielę, dostałem to dokładnie co chciałem. To mi nie jest niepotrzebne, no bo co, no na przystani będę zmniejszał ten pierścień, jeszcze dodatkowo mi zmniejszał jeden defa. Ja marzyłem o tych butach tak wewnętrznie, żeby mieć 30% rozbicia wszystkiego. Niestety, a szczęście mam 2, tak? Bo coś mi dodaje szczęścia. Nie, nic mi nie dodaje szczęścia. Szczęścia mam 0. Bo to tylko efekt sprzedaży. Czy ja potrzebuję tego jednego levelu więcej? No nie w sumie. Chyba, że plus 1 ataku, ale to wtedy będę miał minus 1 szczęścia startowo. To się może źle skończyć. Mogę oddać te 2 mieczyki za dodatkowe ten, za dodatkowy właśnie level do logistyki. Pewnie go dostanę. Dokładnie. I dostałem, przehandlowałem ten 2 punkty ataku na 1 punkt ataku i 2 punkty obrony, więc 2 statu za 3 statu, jest dobrze. Dobry handelek wyszedł.
Ale nadal nie wygląda to spektakularnie dobrze. Wręcz bym powiedział, że wygląda gamba. To jest taka gamba, że bierzemy tego cyklopa, tą wywernę, tego ziomka, ją, bo w razie gdyby to była balista, raczej podżegacza na przystań, niestety tego i tego. I po prostu liczymy, że się uda. No nie mam spowalniaczy żadnych, no jakby jeżeli będzie chciał bardzo, to mnie zablokuje, nawet tym gryfem poświęcając go, ale no co z tego, skoro strzeli balistą, jeżeli będzie miał balistę. Rozwój nie rozpieszczał, ale za to, no co, 50 many jest, więc tych krzyków parę będzie. Dość szybko się z tego wystrzelam, natomiast postaram się rzucić 4 te bitewne i gdzieś tam w międzyczasie wyżonglować 5 tych, 5 słów wodza, nie? W międzyczasie wyżonglować. Dobra, omówienie buildu. Garuna specjalistka od zabijania wrogów, czyli za każdego zabitego wroga plus 2 do ataku. Skład taki, jak widzicie, antybalistowy troszeczkę. Tutaj mamy rozbicie wszystkiego. Tutaj mamy plus 2 punkty życia dla jednostek niskiego tieru. Build wygląda wspaniale. Wspaniale wygląda. Jestem pewny, że przeciwnik nie ma laski Sarisusa, bo ja miałem ją na ścieżce. Jeden z szału. No, dobra, niech będzie, no. Tak wygląda mój bolid. Zaczynamy krzykiem i mam nadzieję, że to nie będzie krzyk zawodu mojego. Zobaczymy, co to będzie. O, defensywny. Defensywny. Czyli jest szansa, że to jest ta balista. To niedobrze i dobrze, i niedobrze. Niedobrze, ale z drugiej strony ten paladyn i ten gryf. Czyżby on będzie chciał iść do przodu? Dobra. Lecimy. Jeżeli to jest mrok, to... na pewno nie. Mam nadzieję, że mikrofon jest w ogóle... Wszystko jest z mikrofonem w porządku, bo... Nie chciałbym stracić kolejnego materiału. Czyli jest szansa, że to jest mroczysko pod Irynę. No jest balista. 15-17, wiedzy ma 2. O. Ale bez przyspieszania tej balisty to myślę, że może nie dać rady. Ja się rozstawię potem, nie? Teoretycznie powinienem go ustawić tak. 5, raz, 2, 3, 4, 5, czyli wybiegam tutaj. No i potem docieram tam, raczej. Dobra, zobaczmy, co to da. Co tu się zadzieje w ogóle? Ekspercki atak, ekspercka obrona, lepsze szczęście, czyli nie ma magii. A balista jest tylko 85-85. Pytanie, czy jest pierścień? I teraz, czy ja widzę, czy jest pierścień, czy nie widzę? Nie jestem pewny. Wiem, że jest sterowanie namiotem. Gryf może zostawić? Nie może. Paladyn nie może nic zrobić. Więc nie muszę przyspieszać. Bitewne zawołanie mogę normalnie rzucić. Nie dostał moralców, szkoda. Błyskawica. Zobaczymy. Zobaczymy, co tu się zadzieje. Czy on będzie chętny wyjeżdżać? Raczej wątpię. Natomiast, no... No, w sumie zobaczymy, zobaczymy. 190 ma szału, czyli nie dostał tego bonusowego... Tego bonusowego szału, no ale 31... O, dwie sztuki. O, dwie sztuki, dobra, jest. Nie jest źle. Nie jest źle, rozstąpił się, więc... Sięgnę do niego wywerką. Mogę tego archanioła struć.
Daję balistę. Ciekawe, ciekawe. Czyli na noże. No to lecimy. Masz świetny damage. Ten nie. Ten mi coś tam zrobi, no ale kurde. Ojej. No. Jednak nie. No nie, znaczy ja wiedziałem, że to będzie złe, no nie. Natomiast. Idziemy. Mówisz, że ten, że na wesoło. No, nie sądzę. Nie sądzę, jeszcze poczekaj. Jeżeli masz szczęście, to tak, ale jeżeli nie masz szczęścia. Aha, no. Ale poczekaj jeszcze. Słowo wodza. Czekaj, ile ta balista ma hapsa? Dobra, mamy z głowy tego. Mamy z głowy to. Teraz możemy się jeszcze nastajkować. Zobaczymy. Zobaczymy. Czy będzie tak wesoło. Namiot za drugim razem, no. Oj, oj. Ała! Ale mu przypakował. Trzy, jeden. Tak. Niestety, no. No, jakby mu te laki nie wchodziły, to trochę może byłoby łatwiej. Natomiast... No, jak takie rzeczy się dzieją, to niestety, no 4 laka to nie, to dla niektórych jest 4 laka, a dla niektórych nie. No dla mnie niestety nie. Ładujemy się po tym. Dobra, ładujemy szałek i teraz tak. No jeżeli będą laki, to źle. Nie ma laków, nie jest źle. Teraz tak, no teraz ten skasuje sobie tak naprawdę kolejną jednostkę. Błyskawica warchanioła, dobra. Tak końcowo źle ten pasek nie będzie wyglądał. No natomiast no... Tak, kasujemy sobie 3 sztuki aż... 6 sztuk? Kurde, potężny ten damasz. Potężny ten damasz jest. Dobra. No nie, no ale... Aj, aj, a... Wszystko co mógł, to z lakiem wali. I niestety, ale to nie da się tego przejść. Po prostu się tego nie da przejść.
Jeszcze mu pewnie wyczyścił. A nie, nie wyczyścił widelnego zawołania, okej. On wie, że nie może sobie pozwolić na to, żeby... 2, 3, 4, 5, 6... O, kasujemy Archanioła, fajnie. Okej. Dobra. Weźmy sobie namiot, to nie skasujemy go za bardzo. Archa też nie skasujemy. Zero, jeden, trzy, cztery. No to ładuj go. Ta. Moralce. Moralce moment. Ciak, bitewne. Już masz drugi poziom szału, ale fajnie. Kurde, no wszystko z lakiem. Strasznie, strasznie irytujące. Weźmy sobie 12 tylko. Pyk, szybciej. Dobrze. No i nic, no. Z potęgą tego, z potęgą szczęścia się nie da rywalizować. Niestety, no jakby to trzeba sobie zdać z tego sprawę. Teraz to już może i być bez, no natomiast... No trudno. Szybka giera. Bolid jest pięty. Zapomniałem rozbić. Ta. Zabijmy Archanioła. Rzućmy ładnie tutaj. O, ciach. I tyle. I tyle. Od razu zagrajmy Nexta, bo takie rzeczy, żeby się zdarzały, to nie fajnie, nie fajnie. Zagrajmy Nexta. No, niestety. Normalny bolid pod wjazd by to tak zaorał, ale no... Też rozkład statystyk miałem wrażenie. Kurde. Miałem wrażenie, że rozkład statystyk był taki, kurde, niewdzięczny. Jednak niby statystyk zapełniłem te sloty z artefaktami, a z drugiej strony to 14-14 wychodzić do walki. Może i ten krzyk początkowy spowodował to plus 10, no ale tak. Laka w tym nie było. Przeciwnik miał 17 defa, nie. To po prostu było... Samo założenie buildu było złe, jakby po prostu. Samo założenie było buildu złe, ale też widzieliście rozwój. Nie wiem, czy tam dało się coś lepiej. Dało się nie schrzanić na starcie. O! Bo start schrzaniłem, a niestety... Wyrzucając te umiejętności, założenie po prostu inne bolidu zrobiłem niż... Założenie po prostu inne buildu zrobiłem niż powinienem i niestety, ale... Ale tak się nie godzi. Krasnolud w loch. Nie chcę w loch. Inferno w orka to pewnie on wyrzuci. Ja wyrzucam to, bo mogę sobie w sumie, no chyba, że to wyrzuci. No właśnie on teraz ma tak, że nie za bardzo, że może liczyć, że dostaniemy to. No dobra, niech będzie. Czyli teraz znowu Garuna. Garuna ja już mam na odcinku, kurde, który raz? Ze trzeci w ciągu trzech gier orkami. Kytra versus Garuna. Kytra to jest specjalistka od Minotaurów, a Garuna to jest specjalistka właśnie, jak już tłumaczyłem w poprzednim odcinku. No właśnie, ja przed chwilą miałem Garunę. Więc ona właśnie jest specjalistką, że jak zabija staki przeciwnika, to... to po prostu... Zabija staki przeciwnika, to dostaje plus 2 do ataku. O! I co teraz robimy? Jest plus 2 PZ, jest atak, fajne buty, fajne wspieranie atak obrona. No, nawet szczerze ten smok nie jest mi jakoś bardzo potrzebny, bo mam tutaj prawie to samo.
tutaj wisior zgromadzenia, rozbicie przywołania. Fajna ścieżka. Teraz tak, jakie mamy założenia bolidu? Że się walimy z przeciwnikiem na pięści? Nie, gniew hordy i drżyj. Więc możemy sobie co? No rozbić pewnie. Rozbić sobie destro. Co by tam nas nie kopało. Czyli tak, atak. Właśnie, atak z łucznictwem, bo to może być kluczowe, o dziwo, jeżeli zagra taczkę. Szałek i no przesuwanie jednostek lochu ma duże znaczenie. Żeby je okładać bez kontry, to ma duże znaczenie. Lepszy krwawy szał, obrona z witalką i też unikiem, niestety trzeba. I tutaj w tym przypadku to jest mi potrzebne, bo gniew hordy. Bierzemy sobie empatię. No i fajnie byłoby to zmieścić, no po prostu, żeby mieć to rozbicie zniszczenia. Z którego teoretycznie może nic nie być, ale może też być sporo. A, nie mogę tak zrobić. Muszę poświęcić to, a to nie jest dobrze. Na razie założenie jest takie, składamy bolid z trzech, a potem rozbijamy zniszczenie. Tak. Składamy bolid z trzech części, a potem zniszczonko. Potężny cios, dowodzenie. No i fajnie, i lecimy w takim razie. Najpierw dyplo. Potem lepszy krwawy szał. Niestety będę miał do resowania rzeczy. Lepszy atak, szał bitewny. Jest już defik. Mamy przynajmniej z głowy. No i to na końcu, nie? Jakby, bo... Ajajaj. 15%. 15%. Potem mi nie da. Jakby jestem tego pewny. To jest tam 8% chyba na rozbicie tego. Jeżeli to zaznaczę, to mam 24 talenty. To musi być niesamowity fart, żeby spiąć wszystkie te rzeczy tak, jak ja potrzebuję. Nie, nie psujmy tego sobie. Tak. Niestety nie mamy boosta do ataku, więc robimy chatkę krzykacza tak naprawdę. Tylko bez krzyków przyspieszonych. Lepszy tak, atak. Nie, atak to mi potrzebny akurat. Ej, no to idziemy dalej. Ja nie kliknąłem krzyku. Ogłuszający cios. Lepsze dowodzenie. Empatia. Eksperckie, tak. Eksperckie dowodzenie. Chroń nas wszystkich. I werbunek. I się spiąłem poza tamtym jednym. Czyli można by było ewentualnie coś sobie tam iść jeszcze wziąć. No 9-8 statystyki, no to tak defensywnie to dobrze wypadłem. Ofensywnie nie bardzo, natomiast no mam ten krzyk, który będzie mi generował teoretycznie jakiś damage na początku. Idziemy tutaj. Mogę zaryzykować pójść na lewo i nie rozwijać już tego mojego zniszczenia. Natomiast, kurde, no taki prosty ten bolid. 4 moralca. Szesnaście, 12. Dobre staty. Mogę zaryzykować i nie rozwijać tego mojego próby tego talentu otrzymania. I pójść po prostu tutaj. Właśnie ork i jego wymarzony krzyk. To też jest dobre, bo mógłbym dostać, kurde. Tutaj wiedzę dostaję, no tak, plus 2 do wiedzy i jeszcze krzyk. I teraz pytanie, czyli dostaję albo drżyj, albo... Nie, mam drżyj. Czyli albo poganiam sobie jednostkę, albo dostaję właśnie ten krzyk plus 10. I to jest w sumie dobre.
To jest w sumie dobre, bo mogę trochę go poklepać, a potem sobie rzucić bitewnę. Tego pytania, czy będzie co zbierać. Czy będzie co zbierać z tych moich jednostek? No krwawy szał jest problematyczny, a jakbym wziął sobie dobre staty, to miałbym naprawdę kozackie, kozacko mógłbym tutaj wypaść. Jakby smoczek jakiś wpadł. A szansa jest. Nie no, tam jest smok jak nic. Tylko nie będę miał tego plus 10 do ataku. Ale to trzeba rzucić, a tak to mam od razu. Dobra, chodźmy, tam jest smok na 100%. Znaczy nie na 100%, ale na duży procent. Jest ogr! Ale dobra, jest ten pierścień. Pierścień jest okej. Okay. No kurwa. Ta inicjatywa naprawdę mi się przyda, natomiast... Obrona. Kurde, złodzieju. Serio. No okradł mnie, no złodziej. Jeszcze 4750 niewdzięczne do artefakty. Trzeba było iść po ten krzyk. Ta inicjatywa nie była tego aż tyle warta. Ech. Albo ten rozwój. No, ale mądry po szkodzie, nie? Od tego jest RNG w Herosach, żeby na nie narzekać. Sprzedajmy ten mieczyk. Jest lepszy krwawyszał, czyli dostałem jeszcze ataku. Drugie poziomy szału są potrzebne na lok, to się zgadzam. Zgadzam się. Natomiast ten krzyk o 10%, nie, walka nie będzie tego warta. Ja też za mało many na takie przerzucanie się. 50 many to nie jest tego warte. 17-12, bardzo już porządne statystyki. Dobra. No i teraz to robimy sobie takie gamblowanie, tak naprawdę. Ciach, balista. Jeśli się bić, to nim. Statystyki dobre, a z drugiej strony fajnie jest czasem uderzyć bolcem. Przyspieszanie. O, ty szybsza jesteś. Ale nie. Zatruwanie jest cenne w tym przypadku. No i obniżenie szczęścia i skosy. Skosik Boży. Dobra. Ach. No nie wychodzą mi te orki, no. Raz, że jest ich za dużo, a dwa, że mi nie wychodzą. Także omówienie tego buildu jest następujące. Garunę już znacie. Garunę już znacie. Jej specjalizacja polega na tym, że za każdy zabity oddział dostaje plus 2 do ataku. 17-12 statystyki, 5 wiedzy, spoko. Mamy przesuwanie przeciwnika, mamy szałek, więc goblin bije, mamy łucznictwo, więc możemy zbić taczkę w razie czego. Jeśli to jest destro, to niestety żegnamy się. Ale że jest to kytra, to w teorii może być tak, że skusił się i może zagrał właśnie pod tą karę boską, może dostał, może mu się nie udało. Zobaczymy, poczekajmy na przeciwnika, może być ciekawie. No dobra, przeciwnik już jest i co my tu mamy? Czyżby to był bolid bitewny? Wiele na to wskazuje, a jeżeli się bijemy, to mamy jakieś szanse. Nie, że jest super, tylko mamy szansę. Zobaczymy. Może on się naoglądał moich odcinków i wie, że na przykład rozbijam zawsze, więc może być tak, że nie rozbiłem i go zaskoczę tym. Jest matronka, jest strzelak, jest smok czerwony, nie ma taczki, 11, 15, 7. Cóż to jest?
Przede wszystkim mam dużą inicjatywę, więc skorzystam z tego. Już się wielokrotnie na to nadziewałem. Ja jakby to wiem. Natomiast... Wielokrotnie się na to nadziewałem, że po prostu... że mi wjeżdżał w jednostki... z tym... Czemu ty masz mniej inicjatywy niż on? Ale może tym razem nie będzie aż tak źle. Cofnę go do tyłu. Jest trochę tej prędkości. No ja się boję o tego jeźdźca, jeśli on będzie tu ustawiony. Katastrofa. Ojojoj. O tego smoka się też boję, no... Będzie krucho. Okej. Jest nie najgorzej. 7 prędkości. Czemu? Czemu ty nie masz prędkości? A czyżby to było... Ale do 70? Wystarczy mu? Na 15 spell powera to nie jest dużo. Nawet wzmocnione czary. Nie ma obrony. Ty nie wyglądasz tak źle. Co ja w sumie? On nie sięga do mnie. Smokiem też nie. Ładujemy się. 3, 5, 1, 3, 5, 55, 11. No bez rozbicia, no... Zaraz zobaczymy, czy to ma sens. Błyskawica... Za 3, za 1. No. O proszę, dobra, mamy czas. Ej, w sumie to mamy czas. Żeby puścić prądem po całej armii, co nie? Nie dostałem. A właśnie, jak tam moje morale? No 5. Światło jest z wichurą. Gniew hordy. Potężny gniew hordy? Wow. Wow. Ależ damage. Potężny cios. Musi być gniew. Strasznie ją bije mocno. Ale zanim ona do mnie dojdzie, to ja jeszcze zdążę. Światełko jest z wichurką. Dobra, jest Dezo. Dostał trochę szału. Tak. Ja wiem, że skos, ale nie dostaję tych morali. Nie dostaję morali i mnie to bardzo smuci. Dobra, na razie wytrzymałeś. Okej. Chronimy jednostki, które dużo mi dają. No on dostaje morale. Może nie ma morali. No damage. Okej. Okay.
kosik Boży. Ale ten cyklop nie dostał morali, ale będzie przed nią. Natomiast on musi wyjść trochę niefortunnie dla siebie. Okej. Jeżeli on tak wyjdzie, to pozbywa się tego machinowego. Pozbywa się tego właśnie tych machin i jakby dostaje chaina po całej armii od tej strony. Świetnie. Świetnie. No, jak smoka można skasować jednego, to wspaniale. Łańcuch błyskawic. Nie, dobra, kasujemy go tak. Szkoda nie brać. Teoretycznie to jeszcze nie jest aż tak źle z nim. 4-5. Ja też mogę dostać... A, że on dostanie tym kwasem. I skończy się mu lak. Dobra, akceptowalne. Tak, zdecydowanie było warto i bezszkodowo tak naprawdę. Dobra, jest hejścik. Gniew hordy w tempo. Ona dochodzi do kogokolwiek? Nie. Nie dochodzi, więc jeszcze nie ma sensu jej ten. Mogę potem straszyć. 37, 6, 3. Ta. Myślę, że to jest dobre. Myślę, że tak. Cyklop jeden stracony, ale kontra też wcale nie będzie. No, nie będzie kontry, dobra. 13. Oj. Aj, ja chciałem go zabić. A teraz to będzie słabo. Tak się ustawmy. Czy to skończy żywot mojej jednostki? Ale dostanę kopa. On jeszcze mógłby dużo zrobić. On jeszcze może dużo zrobić. Dobra. Przesuń się tutaj. Trudno. Nie, no są morale, no zawsze coś. Zawsze coś. Ale... Okej. Jeszcze cyklop stoi. To jest bardzo dziwne. Ile on będzie tam zamierzał jeszcze przeżywać? 6 ma tego. Okej. I odda mu. I zabiję go. O, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Serio. Slowek. Ale to dla niej dobrze akurat. Wyjątkowo. Na prostej? O, na prostej jest. No to się trochę podłożył. Za 4. Ona jest w ogóle bezużyteczna w tym momencie. Ciach. Łańcuch. Idzie po cyklopie. Tylko fragment pójdzie po cyklopie. Myślę, że to było w miarę poświęcenie opłacalne, bo on i tak chyba ginie. Ile go uderzyłem? A, jeszcze z żywiołu się zgadzały, to jest chamskie. 3.
320 punktów obrażeń mu zadałem? Ej, to dużo. To jednak nie było warte. A to głupie w takim razie. Okej. Czyżby to była prawa moc? Tylko już nie będzie na co. Nie. To ciekawe. Dobra, dokończył go i teraz tak. Ciach. No wygląda jak bezpieczne. Dobra, bardzo ładny damage. No on to się ruszy. No. Ona ma zasięg? Nie ma. Okej. Dobra, ona sobie znika. Takie coś jest nieakceptowalne wręcz. Ile? Ostatni gniew hordy. Zdążymy. Zdążymy, ale to było... Oj, 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 oj. Aż było mi źle. Ty sobie jego zabij. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ty jesteś na prostej, to zabij jego. Ty w sumie... Zabij, tak. To tak, bo tak. Poświęcaj goba, no i wygrana, wygrana. Jednak czasem nie rozbijać, no to było założenie. Jeżeli to byłoby destro, nie ma mnie. Nawet myślę, że... No bo co on zagrał, taką... Tylko trochę prawkę, coś ten. On dojdzie tu? Nie dojdzie. No zabolało mnie to. Nie dość, że była wolna, to jest jeszcze wolniejsza. Potężny cios. Ile ty masz tego spell powera? 15, a to zaboli. Potężny cios na nią. Jacek mówił, żeby machin nie kupować. Idziemy na prostą. Dobra. Tak. Dobra, potężny cios już był. Mogę ją ładować po prostu. 8, ależ ty groźna jesteś. Mówicie, że trójbój sobie zagramy. No, trzecią. Wypada zagrać trzecią do kompletu. GG. Także mamy loch poskładany. Udało się to ogarnąć. Kosztem tier 7 i tak naprawdę niczego... A, no dobra, i tier 2, ale to był mój głupi błąd, ponieważ powinienem... sobie go założyć, że on wyjdzie jednak.
Odporność, o dobra, no miał odporność na szał, pierścień przezorności, co moim zdaniem bardzo go osłabiło w pierwszych turach i lecimy po Nexta, Nexta, Nexta. Tak, spokojnie. Mamy te mecze zanotowane, więc stworzymy sobie nową gierkę i wiecie co, w sumie to dwie walki na odcinku wam wystarczą, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku również z Gebelsem. Trzymajcie się, cześć!